Przeczytajmy kolejny fragment Ewangelii Marka. Dwa tygodnie temu mówiłem o tym, o konfrontacji, jaka miała miejsce pomiędzy faryzeuszami a Jezusem. Mówiłem też o tym, że faryzeusze domagali się znaku z nieba, ale tego znaku nie dostali od Jezusa, natomiast uczniowie też mieli problem ze zrozumieniem znaków i cudów, ponieważ mimo, że widzieli te wszystkie znaki i cuda, które Jezus uczynił, to też dalej nie rozumieli, nie wiedzieli, kim Jezus jest. Więc kontynuujemy Ewangelię Marka, 8 rozdział i od wersetu 22 przeczytajmy. Tak przybyli do Betsajdy. Wówczas przyprowadzili mu niewidomego i prosili, aby go dotknął. On zaś wziął go za rękę, wyprowadził poza wieś, plunął mu w oczy, położył na niego ręce i zapytał: czy widzisz coś? Ten zaś, ponieważ odzyskał wzrok, powiedział: dostrzegam ludzi. Widzę, jak chodzą, przypominają mi drzewa. Wtedy Jezus znów nałożył ręce na jego oczy, a on przejrzał i wrócił do zdrowia. Zaczął widzieć wszystko bardzo wyraźnie. Jezus odesłał go do domu, mówiąc: tylko nie wchodź do wsi. To jest Boże Słowo. Więc kontynuujemy podróż z Jezusem. I dwa tygodnie temu zobaczyliśmy, co się wydarzyło, gdy Jezus przybył do Dalmanuty albo do Magdali. I dzisiejsza historia pokazuje nam, co się wydarzyło w Betsajdzie. Tutaj jest mapa, tak, tu Jezus operuje w tym regionie. I tutaj jest Dalmanuta albo Magdala i stamtąd Jezus przeprawił się łodzią z uczniami do Betsajdy i w okolicach Betsajdy funkcjonował. I mamy tutaj pokazany kolejny cud, którego dokonał Jezus. Więc Marek pokazuje nam tą podróż Jezusa i też pokazuje nam pewne wyjątkowe, można powiedzieć, dzieła Jezusa, które Jezus w każdym z tych miejsc dokonywał. I tak widzieliśmy, gdy Jezus udał się w okolice Syrofenicji, tam uwolnił córkę od pewnej greczynki, która była pod panowaniem demona, czy też opętana przez demona. Dalej czytaliśmy o tym, jak Jezus uzdrowił w okolicach Dekapolis, nakarmił 4000 ludzi, ale też uzdrowił człowieka głuchoniemego. I teraz Jezus jest w Betsajdzie i mamy kolejny cud, uzdrowienie człowieka niewidomego. Więc kolejna lekcja dla nas, z której możemy się czegoś nauczyć o Chrystusie, o Bogu, ponieważ cud jest Bożym działaniem, czy działaniem Boga, to w jaki sposób to działanie Boga objawia. Tak jak człowiek poprzez człowieka możemy poznać poprzez to, jak funkcjonuje, jak żyje. To nam mówi dużo o człowieku. Tak samo więc jego dzieła. Tak samo i Boga możemy poznać przez jego dzieła. Możemy Chrystusa poznać lepiej poprzez cuda, których dokonał. Więc zobaczmy, czego możemy się nauczyć z tej historii, bo niewątpliwie jest trochę kontrowersyjna z różnych powodów. Mimo, że taka krótka, to jednak pewne kontrowersje są w tej historii. Więc zobaczmy, co się dzieje. Co się dzieje w tej historii. Więc Marek mówi nam, że Jezus z uczniami przybył do Betsajdy. Tyle, że Betsajda była miastem. Tak, a co mówi nasz tekst? W tekście pojawia się określenie wieś. I to określenie pojawia się dwukrotnie, więc jak to rozumieć? No wyjaśnienie jest bardzo proste. No Jezus przybył w okolice Betsajdy. Wokół Betsajdy znajdowały się różne wsie, więc Jezus nie wszedł do miasta, ale funkcjonował, czy też służył w tych miejscowościach, które się znajdowały na obrzeżach, można powiedzieć, Betsajdy, w obrębie Betsajdy. I dalej Marek mówi nam, że do Jezusa przyprowadzono człowieka niewidomego. I ci, którzy tego człowieka przyprowadzili, prosili, żeby Jezus go dotknął, czyli prosili, żeby Jezus go uzdrowił, najprościej mówiąc. I tutaj musimy uzupełnić historię, którą opowiada nam Marek. Musimy pamiętać, że Marek jest ubogi w szczegóły. Tylko podaje to, co dla niego jest istotne i czasami trzeba te szczegóły uzupełnić
patrząc na Ewangelię Mateusza czy Łukasza, czy też po prostu patrząc na to, co się wydarzyło wcześniej. Więc tak i tutaj musimy sobie dopowiedzieć pewne rzeczy. To, że do Jezusa przyprowadzono człowieka niewidomego, wskazuje na to, że wieść o przybyciu Jezusa się rozeszła po okolicy. Tak, że ludzie się dowiedzieli, że do Betsajdy przybył Jezus i znowu wokół Jezusa zaczęły gromadzić się tłumy ludzi. Jezus, jak to było w Jego zwyczaju, nauczał tych ludzi, ale też i uzdrawiał. I w takich okolicznościach pojawia się ten niewidomy człowiek. Oni nie przyprowadzili tego człowieka znikąd, prawda, w ciemno. Oni po prostu słyszeli o Jezusie, wiedzieli, co Jezus dokonuje, że Jezus naucza, ale też i uzdrawia. I dlatego tego niewidomego człowieka przyprowadzili do Jezusa. I co Jezus robi z tym człowiekiem i z tą prośbą o uzdrowienie tego człowieka? No, Jezus zgadza się uzdrowić tego człowieka. Oczywiście Marek nam nie mówi tego wprost, ale reakcja Jezusa wskazuje bez cienia wątpliwości, że Jezus zgodził się uzdrowić tego człowieka, czy uzdrowić tego niewidomego człowieka. Jezus wziął tego człowieka za rękę i wyprowadził poza wieś. Więc Jezus celowo oddalił się z tamtego miejsca, gdzie prawdopodobnie znajdowały się tłumy, i na osobności, w towarzystwie swoich uczniów, zajął się tym człowiekiem i jego chorobą, jego problemem. I tutaj pojawia się pewien szczegół, na który wydaje mi się warto zwrócić uwagę. Jak Jezus uzdrawiał ludzi? Jak widzimy to w Nowym Testamencie, czy w Piśmie Świętym? No, zwykle kładł na nich ręce. Oczywiście uzdrawiał też poprzez słowo, tak? Ale generalnie kładł na nich ręce. I otóż w tej historii widzimy, że Jezus wziął tego człowieka za rękę. I można powiedzieć, stał się takim przewodnikiem dla tego niewidomego. Wzięcie go za rękę oznacza dotyk. Jezus dotknął tego człowieka, przeszedł z nim jakiś kawałek, jakiś odcinek, spędził z nim jakiś czas, ale w tym czasie, mimo że Jezus go dotknął, trzymał go za rękę, nie wydarzył się żaden cud. Jezus, ten człowiek nie został uzdrowiony. Dopiero później widzimy, że Jezus uzdrowił tego człowieka. I pytanie, czy to oznacza, że w tym momencie Jezus, kiedy trzymał tego człowieka za rękę, to nie miał mocy? Czy to oznacza, że ta moc spłynęła na Jezusa dopiero później? No, jeśli by tak było, to by wskazywało, że Jezus sam z siebie nie miał żadnej mocy. To by wskazywało, że Jezus był tylko takim kanałem, przez który przepływa moc od Boga do człowieka, czyli że tak naprawdę Jezus nikogo nie uzdrowił, za tymi wszystkimi uzdrowieniami stał Bóg, a nie Jezus, jeśli by tak było. Tyle, że Marek podaje nam pewną historię, która temu przeczy. Ta historia wskazuje, że Jezus miał moc stale. Nie tylko w konkretnych momentach, ale on miał ją stale. I ta historia znajduje się w 5 rozdziale Ewangelii Marka. Już o niej mówiliśmy. Jest to historia kobiety, która cierpiała na krwotok przez 12 lat, wydała majątek na lekarzy i żaden z nich nie był jej w stanie pomóc. I usłyszała o Jezusie i doszła do przekonania, wierzyła, że jeżeli tylko dotknie się szaty Jezusa, to zostanie natychmiast uzdrowiona. I poszła i dotknęła się szaty Jezusa i została natychmiast uzdrowiona. Jezus poczuł, że moc z niego, że jego moc zadziałała i zaczął szukać, zaczął rozglądać się, kto go dotknął. I czytamy o tym, że uczniowie dziwili się Jezusowi, ponieważ Jezus szedł w tłumie i wielu ludzi się cisnęło do Jezusa i prawdopodobnie, jak człowiek idzie w tłumie, no to wiadomo, że kogoś tam trąci, prawda, tutaj się otrze o kogoś, tutaj kogoś ręką dotknie. Tak samo z Jezusem. On szedł w tłumie, wielu ludzi się do niego cisnęło i dotykało, ale żaden z nich nie został uzdrowiony. Ale ta kobieta, która wierzyła, dotknęła się Jezusa i natychmiast została uzdrowiona. Więc to pokazuje, że Jezus miał moc do uzdrawiania. Tak? A to, że wziął tego człowieka za rękę, aby go poprowadzić w ustronne miejsce, ten człowiek został wtedy uzdrowiony, wskazuje, że Jezus w pełni kontrolował tę moc, którą posiadał. Moc Jezusa
nie była niezależna od Niego. Nie wystarczyło się dotknąć Jezusa, aby zostać uzdrowionym. W sensie Jezus nie był taką baterią, do której wystarczy przyłożyć żarówkę, a zawsze i wszędzie ta żarówka się zaświeci. Tak, wystarczy dotknąć się Jezusa i natychmiast moc przechodzi na nas i nas uzdrawia. Tak to nie działało. Jezus miał moc i tej mocy można było doświadczyć z woli Jezusa. I co mamy dalej w historii? No Jezus i ten niewidomy człowiek są już poza wsią, są na miejscu ustronnym. Czytamy, że wtedy Jezus co zrobił? No coś, co dla nas dziś jest kontrowersyjne. Plunął w oczy tego człowieka i położył na niego ręce. I konkretnie to położył ręce na jego oczy, ponieważ w wersecie 25 mówi nam, że Jezus znów nałożył ręce na jego oczy, więc to pierwsze położenie na niego było położeniem na oczy tego człowieka. No ale to ciągle pozostaje ta kwestia tego plunięcia. Bo tak, dla nas plunięcie komuś w oczy, wiemy co oznacza plunięcie na zwierzę, wiemy co oznacza. Tak, nawet nie trzeba plunąć na oczy, po prostu plunąć na człowieka, to no, wiemy, że to jest coś obraźliwego. No, jest to coś negatywnego, jest to wyraza pogardy i nie powinniśmy, jak jesteśmy chrześcijanami, to nigdy nie powinniśmy na nikogo spluwać, tak? Czy nikogo opluwać, czy to śliną, czy to słownie, generalnie, bo jest to złe. Natomiast pytanie, jak to wyglądało w tamtej kulturze? Ale zanim do tego przejdę, to powiem pewną historię, która być może was trochę obrzydzi albo się roześmiejecie, zobaczymy. Jak byłem w liceum, to miałem problem z trądzikiem. Więc pewnego razu pojechałem do Warszawy, do dermatologa i jak stałem na przystanku w Warszawie, na tym to podszedł do mnie pewien starszy pan. I ten pan do mnie zagadał i powiedział, o widzę, że ma pan problem z trądzikiem. I mówi, wie pan, co by panu mogło pomóc? No, że ponieważ grzeczny byłem chłopcem, to odpowiedziałem, no co? No to ten pan mówi, no weźmie pan sobie wieczorem przed spaniem watkę albo wacik, tak, watę albo wacik, nasika pan na ten wacik i później tym wacikiem przemyje pan twarz. Więc oczy mi się zrobiły jak złotówki, tak, bo nigdy się wcześniej o czymś takim nie słyszałem. No ale że byłem grzeczny, no to podziękowałem za jego radę. No ale ponieważ to mnie obrzydziło, to nie zastosowałem się do tej rady generalnie. I dopiero później się dowiedziałem, że jest coś takiego jak moczoterapia. I są zwolennicy takiego leczenia, takie metody leczenia, znaczy nie wiem, czy to jest metoda leczenia, czy metoda szkodzenia, mniejsza o to. W każdym razie są zwolennicy takiej metody i to nie przeszkadza wtedy. I można powiedzieć, że podobnie było z kwestią śliny. W tamtej kulturze używanie śliny w celach leczniczych, tak? W celach leczniczych było czymś normalnym. Nie było to postrzegane negatywnie, tylko pozytywnie, ale tylko i wyłącznie w tych celach terapeutycznych i tylko i wyłącznie, znaczy nie robiono żadnych mikstur ze śliną, o ile mi wiadomo. Raczej właśnie to kwestia napluwania na kogoś, czy nakładania śliny na zewnątrz człowieka było dopuszczalne i Żydzi coś takiego praktykowali. Był to element, można powiedzieć, terapii w tamtym czasie. Ale tylko w celach terapeutycznych i tylko przez jakichś lekarzy stosowane było. Nie, to nie było tak, że każdy człowiek mógł komuś tam napluć w twarz i to był element terapii, tak to nie działało. Więc jeżeli człowiek uznany, jakiś lekarz to robił, no to się nikt przeciwko temu nie buntował, to było postrzegane pozytywnie, a nie negatywnie, to nie był wyraz jakiejś pogardy dla człowieka, tylko była normalna procedura lecznicza. I tutaj no, widzimy, że Jezus działa podobnie, więc plunął w oczy tego człowieka, nie żeby wyrazić pogardę dla niego, ale że pokazać, że osobiście się angażuje w jego problem i chce go uleczyć.
I Jezus plunął więc w oczy tego człowieka, po czym położył swoje ręce na oczach, no i zapytał, czy coś ten człowiek widzi. Czy to pomogło? No, czytamy w 24 wersecie, że ten człowiek, czytamy tak, ten zaś, ponieważ odzyskał wzrok, powiedział, dostrzegam ludzi, widzę, jak chodzą, przypominają mi drzewa. Więc Marek mówi nam, że ten człowiek odzyskał wzrok, ale tu pojawia się pewne ale. To jest ta druga kontrowersja. Ten człowiek zaczął widzieć, ale jego wzrok nie był w 100% sprawny. Ten człowiek widział, ale jego widzenie było rozmyte. Jego obraz nie był wyraźny. Zresztą co, o czym mówi? Czyli ten człowiek mówi tak, zostałem uzdrowiony, ale nie widzę wyraźnie. Jeszcze nie jestem w pełni uzdrowiony. Więc Jezus co robi? No ponownie nakłada na niego ręce, czy na jego oczy, i tym razem to uzdrowienie było już pełne. Ten człowiek zaczął widzieć wszystko bardzo wyraźnie. Więc mamy ewidentny cud, ale z drugiej strony mamy pewne zaskoczenie. Może nawet ktoś powiedział niemiłe zaskoczenie, bo jak to jest możliwe, że Jezus nie uzdrowił tego człowieka za pierwszym razem? Może pojawić się pytania, nawet wątpliwość, czy Jezusowi zabrakło mocy, żeby całkowicie uzdrowić tego człowieka od razu? Wczoraj u Andrzeja i Stasi byliśmy razem z Bartkiem i tam zjawisko pewne zaobserwowaliśmy. Dziwne dla mnie, że światło miga. Tak? No nie jest takie stałe napięcie, że to światło było stałe, ale jak czajnik jest włączony, to światło miga. Czyli a jak się wyłączy czajnik, to już, znaczy nie czajnik, tylko kuchenkę elektryczną, tak? To światło już wraca do normy. Mimo, że no jakiś brak jest, tak? I tak samo tutaj z Jezusem, że położył ręce, napluł na człowieka, położył ręce i jeszcze go w pełni nie uzdrowił. No co to jest? Tak, no pewna wątpliwość, zabrakło może mu mocy. Czy moc Jezusa była za słaba, żeby uzdrowić tego człowieka no, za pierwszym razem? Nie wiem, czy się pojawiają takie wątpliwości w waszych głowach, ale w mojej się pojawiało bardzo długo. I wielu chrześcijan też się z tym zmaga. Jak to jest, że Jezus no, nie dał rady? Tak można by powiedzieć, że Jezus nie dał rady. Ale no musimy zacząć od pewnego założenia, żeby to wyjaśnić. Ten cud nie jest wyrazem słabości Jezusa. To jest nasze założenie. Ten cud nie jest wyrazem tego, że Jezusowi zabrakło mocy, żeby za jednym razem całkowicie uzdrowić tego człowieka. Ponieważ wcześniej czytaliśmy o tym, że Jezus uzdrowił człowieka głuchoniemego, czyli i głuchego, i niemego. I uzdrowił go w taki sposób, że ten człowiek zaczął i słyszeć, i mówić doskonale od razu. Więc wielokrotnie Jezus dokonywał różnych cudów, można powiedzieć, za jednym razem. Więc trzeba przyjąć, że Jezus bez najmniejszego problemu mógł też uleczyć tego człowieka z jego ślepoty za pierwszym razem. Zresztą w innych miejscach jest mowa o tym, że Jezus uzdrawiał ludzi niewidomych za pierwszym razem, czy też trochę w inny sposób, ale uzdrawiał. Ale z jakiegoś powodu, czy Jezus mógł bez problemu uleczyć tego człowieka za pierwszym razem, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobił. A to znaczy, że takie działanie Jezusa było zamierzone przez Niego, było celowe. Z jakiegoś powodu, który jest nam nieznany, Jezus zdecydował, że takie dwustopniowe, dwuetapowe uzdrowienie będzie dla tego człowieka najlepsze. I to wydaje mi się, że jest bardzo ważna myśl, ponieważ ona pokazuje nam, że Jezus w tej sytuacji nie kierował się tym, co było dla Niego, było najlepsze dla Niego samego. Pamiętajmy, że Jezus był bardzo zajętym człowiekiem. Jego służba była bardzo intensywna, więc czas odgrywał kluczową rolę.
I można było sobie pomyśleć, no im szybciej, tym lepiej. Jak jeżeli czas nas goni, to jeżeli jesteśmy pod presją czasu, to my mamy takie myślenie, im szybciej, tym lepiej. Prawda? Zrobię to szybko, będę mógł zająć się innymi rzeczami. I podobnie moglibyśmy powiedzieć, że Jezus też był pod presją czasu, chciał jak najszybciej wrócić do swoich obowiązków, ale On tak nie zrobił. Jezus nie pomyślał sobie, że może tym razem, czyli Jezus, chociaż był pod presją czasu, to jednak poświęcił czas temu człowiekowi, zajął się nim, tak, i zajął się w taki, a nie inny sposób. Ale też, gdyby ktoś wpadł na pomysł, że może Jezus chciał coś zmienić w swoim sposobie działania, no bo ile razy można uzdrawiać tak ludzi za pierwszym razem, trzeba coś zmienić, żeby było ciekawiej. Czyli trzeba urozmaicić swój, więc uzdrowił dwuetapowo. Więc taka postawa nie ma potwierdzenia w piśmie. To nie jest zabawa dla Jezusa. Jezus ma do czynienia z człowiekiem i traktuje tego człowieka w poważny sposób. Więc w Piśmie Świętym, czy w Nowym Testamencie, nie widzimy takich urozmaiceń w służbie Jezusa dla zabawy. Tak, zatem trzeba takie założenie wykluczyć. Widzimy raczej, że Jezus kierował się tym, co jest najlepsze dla tego człowieka, a to znowu wskazuje, że Jezus zdążył tego człowieka trochę poznać. W końcu przeszedł z nim jakiś odcinek. Nie wiemy, jak duża była to wieś, nie wiemy, jak długi był odcinek, który z tym człowiekiem przeszedł, ale na pewno zdążył go troszeczkę poznać. Spędził z nim trochę czasu i mógł się czegoś o tym człowieku dowiedzieć i mógł dostosować swoje uzdrowienie, czy to uzdrowienie do potrzeb tego człowieka. W jednym z komentarzy na temat Ewangelii Marka znalazłem informację o tym, że być może ten człowiek nie urodził się niewidomy, ale stracił wzrok w jakimś momencie swojego życia. Wskazuje na to ta wypowiedź tego człowieka. On rozpoznawał kształty, wiedział, że to jest człowiek, że to jest drzewo, tak? Więc to potrafił, więc to by wskazywało według tego komentatora, że ten człowiek wcześniej widział, ale w jakimś momencie swojego życia stracił wzrok, więc może podczas wspólnej drogi Jezus poznał okoliczności, w jakich człowiek stracił wzrok i dlatego postanowił postępować w taki, a nie inny sposób. Tego niestety nie wiemy, to jest pewna spekulacja. Natomiast fakty są takie, że Jezus całkowicie uzdrowił tego człowieka, Jezus przywrócił temu człowiekowi wzrok i ten człowiek mógł widzieć wyraźnie i Jezus uczynił to dwuetapowo. Czy to, jak Jezus dokonał tego uzdrowienia, ma jakieś znaczenie? Ma. Ja bym powiedział, że ma. To nam pokazuje, że Jezus nie działa w sposób mechaniczny. Jezus nie działa tak jak człowiek, który pracuje przy linii produkcyjnej i który cały czas powtarza swoją czynność. Nie musi się zastanawiać nad tym, co robi. Po prostu wykonuje czysto mechanicznie. Pewna jest pamięć mięśniowa, której używa, więc tak jak człowiek na pewnej linii produkcyjnej musi przekładać coś z jednego miejsca na drugie, albo coś pakować do pudełka i tak dalej, więc nie musi szczególnie myśleć nad tym, co robi, ponieważ i robi to mechanicznie, więc podobnie do Jezusa. Jezus nie działa mechanicznie, nie przyprowadzają do Niego człowieka, On nakłada ręce i teraz linia się przesuwa, następny podchodzi, nakłada i następny, prawda? I Jezus robi to czysto mechanicznie. Tak Jezus nie postępuje. Jezus traktuje człowieka w sposób indywidualny, poświęca mu czas, poświęca mu uwagę i okazuje mu troskę. Jezus dostosowuje swoje działanie do człowieka, czyni to, co najlepsze dla tego człowieka, czyni to w najlepszy dla tego człowieka sposób. Więc jest to ważne, jak Jezus dokonał tego cudu. Ale musimy też pamiętać, że celem Jezusa było uwielbienie Boga. Jezus robił wszystko po to, żeby uwielbić Boga. Więc cud, jaki miał miejsce i sposób, w jaki ten cud się dokonał, to wszystko było zrobione dla Bożej chwały. To, że ten cud dokonał się dwuetapowo, nie umniejsza wcale Bożej chwale. Dlaczego? Ponieważ liczy się efekt ostateczny. A efekt ostateczny był taki, że ten człowiek widział i widział bardzo wyraźnie. I ten człowiek mógł oddać chwałę Bogu za to uzdrowienie. Ponadto
Sposób uzdrowienia tego człowieka ma ogromne znaczenie, ponieważ pokazuje nam, że Jezus w pełni kontrolował moc, którą posiadał. Ta moc nie była niezależna od Niego, to była Jego moc i On ją kontrolował całkowicie. Panował nad nią, dlatego mógł uzdrowić tego człowieka w taki sposób, właśnie w taki sposób. Kierowca, jeżeli jedzie samochodem, to kto kogo kontroluje? Znaczy teraz no, produkowane są samochody, które będą kontrolować kierowców, ale generalnie to kierowca ma kontrolować samochód. Jak kontroluje samochód? Poprzez pedał gazu, czy poprzez pedał hamulca, czy poprzez pedał sprzęgła, poprzez kręcenie kierownicą, ale to on, kierowca, decyduje, jak nacisnąć pedał, jak mocno, czy kiedy skręcić, gdzie skręcić i tak dalej. Podobnie jest z Jezusem. Jezus całkowicie kontroluje moc, którą posiada, dlatego był w stanie, czy mógł uzdrowić człowieka w taki właśnie sposób. Ale być może jest jeszcze jeden powód, dla którego sposób, w jaki Jezus uzdrowił tego człowieka, ma znaczenie. I dlatego myślę, że być może, bo to moja taka radosna twórczość, Jezus uzdrowił tego człowieka w taki sposób ze względu na tego człowieka, ale też ze względu na swoich uczniów. Oni byli świadkami tego uzdrowienia, oni byli tam razem z Jezusem. A o czym czytaliśmy wcześniej? Czytaliśmy o tym, że uczniowie, pomimo tego, że chodzili z Jezusem, że widzieli różne Jego cuda, to dalej nie rozumieli, kim Jezus jest. I kiedy byli w Łodzi, Jezus powiedział im, żeby wystrzegali się zakwasu faryzeuszy i zakwasu Heroda, to o czym oni pomyśleli? O chlebie. Jaki mieli problem? Że mają tylko jeden bochenek. Że to nie wystarczy, żeby się najeść. I to był dla nich problem. I Jezus zauważył, że oni mają problem z tego powodu, że mają tylko jeden bochenek, a przecież jeszcze kilka dni wcześniej Jezus pomnożył chleb dla 4000 osób. Więc oni dalej mieli problem, bo nie widzieli, nie rozumieli, kim jest Jezus, więc być może ten cud dwuetapowy, albo w zasadzie można powiedzieć, te dwa cuda, które nastąpiły jeden po drugim, miały im przypomnieć, czy otworzyć ich oczy, że Jezus jest Bożym Synem, jest Chrystusem. Czyli tak jak oni widzieli dwa cuda pomnożenia chleba, tak tutaj mamy dwa cuda otworzenia oczu, czy też uzdrowienia wzroku. Więc być może Jezus dokonał tego cudu właśnie dwuetapowo, nie tylko ze względu na tego człowieka, ale też ze względu na swoich uczniów. Żeby oni mogli też zrozumieć i zobaczyć, że Jezus jest Chrystusem. Więc czego możemy się nauczyć z tej historii? No przede wszystkim możemy się nauczyć tego, że cud, który dokonuje się stopniowo, nie jest gorszy od tego, który dokonuje się natychmiast. Cud, niezależnie od tego, jak się dokonuje, ostatecznie przynosi chwałę Bogu, chwałę Chrystusowi. Co widzimy przede wszystkim, kiedy czytamy tę historię? Na czym się skupiamy i dlaczego się na tym skupiamy? No generalnie postrzegamy tę historię jako problematyczną, bo dlaczego Jezus nie uzdrowił tego człowieka za pierwszym razem? Nie skupiamy się na tym, że Jezus uzdrowił tego człowieka, że on odzyskał wzrok, że widział wyraźnie, tylko skupiamy się na tym, że Jezus nie uzdrowił tego człowieka za pierwszym razem, za pierwszym dotknięciem. To jest dla nas problem. Dlaczego tak jest? No wydaje mi się, że jest tak, ponieważ to odzwierciedla nasze takie, można powiedzieć, najgłębsze oczekiwania co do tego, jak Bóg, jak Chrystus powinien działać. A nasze oczekiwanie jest takie, że my chcemy już. My chcemy natychmiast. Głosimy Ewangelię na przykład i chcemy, żeby od razu człowiek się nawrócił. A gdy tak się nie dzieje, to odchodzimy rozczarowani, zniechęceni. Można powiedzieć, że jesteśmy ludźmi instant, którzy pragną szybkich rozwiązań. Dlatego też wydaje się nam, że szybkie rozwiązania są zawsze najlepsze. Trudno nam przyjąć, że być może stopniowe działanie też jest równie dobre. Nasza chrześcijańska kultura jest nastawiona na szybkie rezultaty. Dlatego trudno jest nam zaakceptować, że Bóg może chcieć zadziałać inaczej,
stopniowo. Pomyślmy o nawróceniu człowieka, czyż o cudzie narodzin na nowo, bo to jest cud. Można powiedzieć, że nawrócenie człowieka właśnie jest cudem. Czy ma znaczenie, jak się człowiek nawróci? Czy ma znaczenie, czy będzie to natychmiastowe nawrócenie? Tak, są takie osoby, które usłyszały raz w życiu Ewangelię i od razu ją przyjęły, uwierzyły tej Ewangelii i się nawróciły. Czy ma to znaczenie, czy na przykład będzie jakaś inna osoba, która słysząc Ewangelię, nie nawróci się, ale słysząc Ewangelię, coś w tej osobie, można powiedzieć, zaskoczy, zaciekawi i spowoduje, że ta osoba zacznie zadawać pytania, zacznie szukać odpowiedzi, zacznie szukać Boga i zacznie na przykład chodzić do kościoła albo czytać chrześcijańskie książki i zacznie właśnie odkrywać, kim jest Jezus Chrystus i będzie to stopniowe i w pewnym momencie, po jakimś czasie, po tygodniach, miesiącach, latach ta osoba zegnie swoje kolano przed Chrystusem i wyzna Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Czy ma to znaczenie? Jak? Nie. Ważne jest, że ta osoba właśnie nawróciła się. I to jest taki sam cud w przypadku tej osoby, która nawróciła się natychmiast, jak i w przypadku tej osoby, która nawróciła się stopniowo. To jest to takie same Boże działanie. Taka sama Boża moc. Więc nie dajmy się, więc ostrzegajmy, tak? Dostrzegajmy Bożą moc i cud stopniowego działania Chrystusa i bądźmy wdzięczni Chrystusowi, że działa tak, jak działa. Nie dajmy się zaszufladkować, czy zamknąć w myśleniu, że dobre jest tylko takie Boże działanie, które daje natychmiastowy skutek w 100%. Nie, Bóg nie zawsze działa w taki sposób. Być może jesteś osobą, która doświadczyła właśnie natychmiastowego takiego Bożego działania w swoim życiu. Więc i bardzo często takie osoby przekładają swoje doświadczenie na innych. Ja tak doświadczyłem Boga, ty też musisz tak doświadczyć. Ja się nawróciłem natychmiast. W związku z tym ty też się musisz w zasadzie nawrócić natychmiast. I nie dają później czasu takiej osobie na to, żeby dojść do pewnych konkluzji, do pewnych przemyśleń. Ja pamiętam, byłem taką osobą, która w pewnym momencie swojego chrześcijańskiego życia zmieniła pewne poglądy na pewne kwestie, ważne kwestie chrześcijańskie, kwestie zbawienia, tego jak Bóg działa w człowieku. Tyle, że mi zajęło to rok, czy tam półtora roku, ta przemiana, zmiana myślenia, zrozumienia pewnych rzeczy, ale ponieważ ja doświadczyłem tego, to ja oczekiwałem, że okej, ja Bóg mnie zmienił, to może innych zmienić natychmiast. Tak? Zapomniałem o tym, że Bóg nade mną trudził się jakiś czas, to oczekiwałem, że nad innymi, to oni nie potrzebują już tego procesu, oni po prostu mogą zmienić swoje myślenie natychmiast niemalże i to doprowadziło do pewnych problemów czy konfliktów z różnymi ludźmi, więc musiałem się nauczyć, że Bóg działa w różny sposób, też i stopniowo i że trzeba doceniać to, że Bóg działa stopniowo, etapowo. Więc oczekujmy Bożego działania przede wszystkim, oczekujmy Bożego działania, ale jeżeli to nie będzie takie działanie, jak my oczekujemy, to nie zniechęcajmy się, nie bądźmy rozczarowani Bogiem, ale pozwólmy Bogu działać tak, jak On chce, tak jak Chrystus chce. Pamiętaj, że działanie, czy też dzieło Jezusa, Pana Jezusa Chrystusa też było stopniowe. Pan Jezus Chrystus nie przyszedł na ten świat w wieku 30 lat, od razu nie pojawił się w Jerozolimie, prawda, na Paschę, po to, żeby zostać ukrzyżowanym i żeby wziąć nasz grzech. Nie, Pan Jezus narodził się w Betlejem, jako niemowlę. Tak? I dorastał. Później jako dorosły mężczyzna pracował, był cieślą,
I w pewnym etapie jego służba zaczęła się pewna jego służba publiczna. I w pewnym etapie tej służby Jezus znalazł się na krzyżu, więc to było etapowe, stopniowe. Więc Jezus nie. Więc to jest pewna wartość też w tym, że pewne rzeczy są stopniowo, etapowo. I bądźmy wdzięczni Bogu za Jego działanie, za jakiekolwiek Jego działanie, jakie by ono nie było, ponieważ ono, Bóg działa w przemyślany sposób, w dobry sposób, w mądry sposób. Więc nie zniechęcajmy się, jeżeli nie widzimy natychmiastowego działania, ale bądźmy zachęceni, jeżeli widzimy stopniowe działanie. Bo to już jest cud, pewien, tak? W życiu tego człowieka można powiedzieć, prawda, o Jezus nie uzdrowił tego człowieka za pierwszym razem, a jaka jest perspektywa tego człowieka? Widzę. Tak, widzę. Jestem wdzięczny za to, że widzę. Może nie wyraźnie jeszcze, ale widzę. Jest przełom. Więc ta perspektywa tego człowieka, który otrzymał ten cud, jest zupełnie inna od naszej. Dlatego też pamiętajmy właśnie o tym, że Bóg działa na różny sposób, na różne sposoby. I też stopniowe działanie, etapowe działanie nie jest czymś złym, nie jest brakiem Bożej mocy, ale jest wyrazem Jego troski, Jego miłości, Jego mądrości. I bądźmy wdzięczni za to, jeżeli widzimy stopniowe działanie Boga w kimś, w człowieku, czy też w okolicznościach. Amen.